Witajcie moi drodzy, do wytwórni basu przyjechały dzisiaj głośniki Emerald firmy Pride. Jest to pierwsza wizyta tego modelu w tych progach. Chciałbym Wam zaprezentować, jak mniej więcej prezentuje się pudełko, które otrzymuje klient z wytwórni basu. Jest to gwarancja pisana w języku oczywiście rosyjskim. Firma Pride pochodzi z Rosji, jest też montowana w Rosji. Cała produkcja odbywa się na bardzo wysokiej jakości częściach, po części też produkowanych w Ameryce, są to cewki. Natomiast cały montaż odbywa się w miejscowości Kazan w Rosji. Tutaj mamy gratisowo dodawane standardowo naklejki Pride Car Audio. Możemy oczywiście nakleić je na swoje auto i jest to bardzo fajne, jeżeli już mamy taki sprzęt, żeby to pokazywać. Głośniki solidnie zabezpieczone przekładkami styropianowymi. No i okazuje nam się zawartość pudełka. Same głośniki. Ja już wcześniej tutaj rozpakowywałem to, także troszeczkę tak improwizuję tutaj przed Wami. Obydwa głośniki są zapakowane we folię, tak żeby nie przemakały. Kartonik jest wyposażony w pochłaniacz wilgoci, który tutaj zabezpiecza całe środowisko wewnątrz kartona, żeby cała konstrukcja głośników była zabezpieczona przed wpływami wilgoci w transporcie. Wiadomo, że środowiska są różne w trakcie tysięcy kilometrów, które przebywają te części, te głośniki. Mamy tutaj maskownicę firmy Pride, świetnej jakości maskownica składająca się z dwóch elementów. Jest to siatka, którą nakładamy na głośnik, po czym zakładamy pierścień, który to wszystko nam domyka i skręcamy to odpowiednimi wkrętami. Po czym w dalszym etapie ukazuje nam się już sam głośnik Emerald. Głośnik ciężki, z dużym magnesem. Magnes świetnie obrobiony, jeżeli chodzi o obróbkę mechaniczną. Nie ma tutaj jakichś takich poprodukcyjnych miejsc, elementów, które byłyby nieobrobione z racji ekonomicznych kwestii produkcji. Widać, że producent tutaj przyłożył się do różnego rodzaju obróbki, tak aby produkt był na wysokim poziomie wykonania. Kosz jest wykonany z metalu, jest to malowana blacha tłoczona. Celulozowa membrana na zawieszeniu płóciennym. Jest to oczywiście odpowiednio nasączane takimi preparatami, które nadają specyficznych właściwości zawieszeniu górnemu. Same głośniki spróbujemy podłączyć, zobaczymy jak one grają. Porównamy je może sobie z jakimś innym głośnikiem, który tutaj w wytwórni basu gości już. Zobaczymy jaka będzie różnica i czy faktycznie jakąś różnicę odczujemy, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, bądź też nawet może głośność. Ja Wam może tutaj troszeczkę go zademonstruję. Rzut okiem. Głośnik ciężki. No magnes jest prawie tak duży jak sam głośnik. Średnica magnesu to będzie około 10 cm. Chociaż strzelam na oko tak naprawdę. Zatem może wypakujmy wszystko tutaj i pokażemy, jak to się nam prezentuje w całej okazałości. Nowy głośnik jest zapakowany właśnie w taki sposób. Próbuję Wam zrobić zdjęcie tego zestawu. Woreczek z granulkami silikonowymi, o którym wspominałem. Myślę, że każdy już to zna i wie, co to jest. Ok. Mamy taki fajny tutaj zestaw.